Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na webinarze zorganizowanym przez pracodawców RP razem z Polskim Funduszem Rozwoju. Bardzo serdecznie witam nasze ekspertki z Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie na co dzień prowadzą również serię szkoleń Polskiego Funduszu Rozwoju. Wejście na te szkolenia jest dostępne z naszej strony pracodawców RP. Bardzo sobie cenimy, bo wiem, że już większość z Państwa na tych szkoleniach, w tych szkoleniach uczestniczyliście, ale wiemy dobrze, że pytań przybywa. Panie też mają coraz większą liczbę odpowiedzi i również uzupełniają swoje prezentacje, więc nasze dzisiejsze wydarzenie służy temu, żeby odświeżyć sobie informacje według najnowszych dostępnych informacji i żeby zadać dodatkowe pytania. Więc serdecznie jeszcze raz witam ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam panią Juliannę Jakubowską, panią Dzień Alinę dobry. Nieplowicz i panią witam. Katarzynę Rosińską. Serdecznie panie witam, bardzo dziękuję, żeście przyjęły zaproszenie pracodawców Dzień dobry. RP i mogliśmy tą naszą wideokonferencję dzisiaj zorganizować. Żeby nie przedłużać, mamy, tak się umówiliśmy, że przejdziemy prezentację. W czasie prezentacji bardzo prosimy Państwo generują się pytania. Macie po prostu konkretne kwestie, które chcecie zapytać. Od razu mówię, że nie na wszystkie pytania mogą być odpowiedzi. I proszę przyjąć, że nie, wiele pytań może być specyficznych, więc postaramy się oczywiście, jeżeli nie będzie od razu gotowej odpowiedzi, to zebrać te pytania i jak zwykle udostępnić później odpowiedzi po analizie pytań i po stworzeniu tych odpowiedzi wspólnie. I w takim bądź razie zapraszam, jak rozumiem, panią Alinę do rozpoczęcia naszego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiemy tak naprawdę o dwóch filarach dotyczących tarczy antykryzysowej, która składa się z filarów pięciu. Nie będziemy mówić dzisiaj ani o ochronie zdrowia, ani o wzmocnieniu systemu finansów publicznych, ani o programie inwestycji publicznych. Skupimy się na bezpieczeństwie pracowników i na finansowaniu przedsiębiorstw. A w ramach tarczy antykryzysowej podzieliliśmy to na cztery kategorie. Samą tarczę antykryzysową 2.0, na rozwiązania dotyczące dofinansowania dla firm, uelastycznienia zatrudnienia, udogodnienia podatkowe, wydłużenie czasu na realizację obowiązków i na inne rozwiązania wspierające przedsiębiorców. Ja tutaj chcę od razu zaznaczyć, że to, o czym dzisiaj mówimy, to jest tarcza antykryzysowa 2.0. Będziemy opowiadać o tych rozwiązaniach, o które Państwo poprosili w ramach dofinansowania dla firm i uelastycznienia zatrudnienia. Ponieważ nowelizacja weszła w życie w sobotę, to te informacje, które będziemy podawać, będą już aktualne, czyli będą uwzględniały zmiany, które zostały wprowadzone. Dostaliśmy część pytań. Spora część pytań, którą otrzymaliśmy wczoraj wieczorem, niestety dopiero, dotyczy tarczy finansowej. O tarczy finansowej, czyli o tych bezzwrotnych subwencjach, nie powiemy jeszcze wiele, bo jesteśmy na etapie przygotowywania szkolenia z tego zakresu. Natomiast parę podstawowych informacji jak najbardziej na koniec podamy. To, o co Państwo nas poprosili, czyli te zagadnienia w ramach tarczy, które mamy omówić, to będzie pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy, dofinansowanie dla jednoosobowego przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, świadczenia postojowe dla przedsiębiorców jednoosobowych i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego. Powiemy o dodatkowej pomocy dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i o uelastycznieniu czasu pracy. W trakcie, jak będą się pojawiać pytania, będziemy się starali na nie odpowiedzieć. Jeżeli na któreś nie odpowiemy, to na pewno potem informacje Państwu doślemy. Teraz ja o Państwu opowiem, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, o mikroprzedsiębiorcy, o pożyczce dla mikroprzedsiębiorcy. To jest rozwiązanie, które jest dedykowane mikroprzedsiębiorcy
jak również osobom, które nie zatrudniają pracowników. I co jest bardzo istotne, warunkiem otrzymania takiego finansowania jest prowadzenie działalności przed 1 marca 2020. I można powiedzieć, że jest to jedyny warunek, jaki musi spełnić mikroprzedsiębiorca. Nie odnosimy się tutaj do spadków obrotów, czyli warunek podstawowy i jedyny tak naprawdę to jest prowadzenie działalności przed 1 marca. Na jakich warunkach zostanie udzielona pożyczka? Maksymalna kwota finansowania to 5 tysięcy złotych i to są środki, które mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności. I koleżanki tutaj będą mówiły o tym, że jest szereg rozwiązań, które pozwalają dofinansować wynagrodzenie pracowników czy też pokryć ZUS. Natomiast trzeba pamiętać o tym, Państwo pewnie też doskonale o tym wiecie, że prowadzenie działalności to nie tylko wynagrodzenia dla pracowników i ZUS. W związku z tym środki pochodzące z tej pożyczki można przeznaczyć na przykład na spłatę kredytów czy tam rat leasingowych, na pokrycie czynszów za wynajmowane lokale. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że to mogą być środki przeznaczone na cel, który ma pokryć tak naprawdę koszty bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta to jest 0,55. Należy sobie podzielić te wartości i wyjdzie nam oprocentowanie w skali roku. Pożyczka przyznawana jest na 12 miesięcy i to jest bardzo istotne, że jest zapisana karencja w spłacie kapitału przez pierwsze 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. To znaczy, że przedsiębiorca przez 3 miesiące po otrzymaniu finansowania nie jest zobligowany do tego, aby regulować raty kapitałowo-odsetkowe. Będę mówiła również o możliwości umorzenia tego zobowiązania, ale to na kolejnym slajdzie. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeśli przedsiębiorca skorzysta i spełni warunki, które umożliwią mu umorzenie tej pożyczki, to przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Mówimy tutaj również o podatku CIT. Na jakich zasadach może dojść do umorzenia pożyczki? I to jest bardzo istotne. Zgodnie z nowelizacją ustawy 16 kwietnia warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez minimum 3 miesiące od dnia jej udzielenia. O umorzenie występuje mikroprzedsiębiorca, któremu taka pożyczka została udzielona w terminie 14 dni od spełnienia warunku. W związku z tym, tak jak powiedziałam wcześniej, nowelizacja, która weszła w życie 16 kwietnia, nie dyskryminuje przedsiębiorców czy mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Wniosek o finansowanie składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy i zachęcam do tego, żebyście Państwo sprawdzali, czy w Waszych powiatowych urzędach pracy, czyli właściwych dla miejsca prowadzenia działalności, czy też miejsce wykonywania pracy przez pracowników, są już ogłoszone nabory. I tutaj odpowiem, często się pojawia pytanie, czy mamy wiedzę, czy nabory będą ponawiane. Na tą chwilę nie mamy takich informacji. Zachęcamy do tego, żeby wnioski składać w formie elektronicznej. Jedno pytanie dodatkowe. Ja rozumiem, że jest 14 dni od daty ogłoszenia tego naboru. To jest, rozumiem, taki termin nieprzekraczalny. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś w trakcie tych 2 tygodni nie uda mu się złożyć tego wniosku, to właściwie, jeżeli nie będzie następnego naboru, może już przestać liczyć na tą pożyczkę. Jeśli odnosi się do pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, to nie ma takiego warunku. Jest napisane tylko i wyłącznie w ustawie wprost, że o finansowanie można się starać po ogłoszeniu naboru. Nie ma ogłoszonego terminu końcowego. Czyli rozumiem, w tym przypadku nie mamy 2 tygodni i ten termin właściwie może kiedyś się zakończyć, jeżeli zostanie zamknięty nabór. Jeśli zostanie ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy, właściwie przez Powiatowy Urząd Pracy.
W niektórych urzędach, powiem, już zakończyły się nabory. W niektórych jeszcze nie zostały otwarte. W związku z tym tutaj zachęcam do tego, żeby sprawdzać to na bieżąco we właściwych powiatowych urzędach pracy dla mikroprzedsiębiorców. Czy tutaj mamy jeszcze pytania? Dobrze, to w takim bądź razie ja będę przechodziła dalej. Tu na czacie pojawiło się jedno pytanie, bo faktycznie przed kwietniem był zapis taki, że pracodawca przy składaniu wniosku, czy właściwie mikroprzedsiębiorca przy składaniu wniosku oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego. Ten warunek został zniesiony z nowelizacją 16 kwietnia, czyli o pożyczkę może się ubiegać również mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Jeżeli chodzi o dofinansowanie do jednoosobowego przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, to jak najbardziej można korzystać z tego, mogą korzystać wszyscy ci, którzy nie zatrudniają pracowników i pokryją z tych środków część kosztów prowadzonej przez siebie działalności. Tacy pracodawcy muszą spełnić kilka warunków, mianowicie muszą odnotować spadek obrotu w następstwie COVID-19 i tutaj też bardzo częste pytania dotyczą tego, co to jest ten spadek obrotów. To jest zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym. I akurat w przypadku tej formy pomocy bierze się pod uwagę dwa kolejne miesiące kalendarzowe, które przypadają po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie tego dofinansowania i porównuje się je z analogicznymi miesiącami w 2019 roku. Więc pytania, które się pojawiały u nas, to też są takie, czy mogę wziąć styczeń, marzec? Nie, bo muszą być to dwa kolejne po sobie następujące miesiące. Jeżeli porównuję na przykład luty, marzec, porównuję do lutego, marca 2019. Nie muszę porównywać dokładnie miesięcy kalendarzowych, bo za miesiąc kalendarzowy uważa się też 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych. W przypadku, jeżeli chcemy to liczyć nie od pierwszego dnia miesiąca, tylko na przykład od 5, 10, 15 i tak dalej. Możemy oczywiście zacząć liczyć to nie od pierwszego dnia miesiąca. Kolejny element, żeby skorzystać z tego dofinansowania, nie powinno się zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek odprowadzanych do ZUS-u do końca trzeciego kwartału 2019 roku i nie może też być przesłanek do ogłoszenia upadłości. I teraz ten pierwszy warunek, czyli spadek obrotu w następstwie COVID-19, od tego, ile te obroty spadły, zależy to, o jakie dofinansowanie można, na jakie dofinansowanie można liczyć, bo przy spadku obrotów o minimum 30% można dostać 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł. Przy spadku o minimum 50% obrotów, 70% minimalnego wynagrodzenia, to jest ta kwota dofinansowania. Natomiast przy spadku obrotów na poziomie minimum 80%, tutaj mówimy już o 90% minimalnego wynagrodzenia. I teraz, ponieważ akurat w tym przypadku te obroty zawsze liczymy 2 miesiące po 1 stycznia do 2 miesięcy poprzedniego roku analogicznych, to pojawiają się pytania. Jeżeli ja na przykład nie prowadziłem jeszcze działalności w styczniu, w lutym czy marcu zeszłego roku, no to oznacza to, że ja z tej formy pomocy nie skorzystam, bo ja nie mam z czym porównać. Inne formy pomocy dają możliwość taką, że się porównuje na przykład miesiąc z tego roku. Ta akurat nie. To pokazane teraz jest kwotowo, czyli wiadomo, że przedsiębiorca, któremu obroty spadły o 30%, może liczyć na 1300, ten, któremu spadły o minimum 50% na kwotę 1820, a ten, któremu spadły 80% na 2340. 40 zł. Tutaj akurat to, o co Pan pytał, jest istotne, bo w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy trzeba złożyć wniosek i składa się go do tego urzędu, który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Więc tutaj niestety, jeżeli ktoś nie zmieści się w tym terminie, to tego wniosku nie złoży.
bo jest określony czas, 14 dni od ogłoszenia naboru, więc należałoby śledzić po pierwsze, kiedy ten nabór jest ogłoszony, żebyśmy wiedzieli, w jakim przedziale powinniśmy się zmieścić. Polecamy zawsze. Mamy pytania, tak? Na czacie, tak? Bo to ciekawy pan Sylwek Pawłowski pyta, czy to dofinansowanie wyklucza skorzystanie z pożyczki 5000 zł? Nie wyklucza. Nie wyklucza. I pokrewne pytania, też pan Sylwek Pawłowski, we wniosku trzeba wpisać, czy otrzymało się jakieś wsparcie, czy postojowe trzeba wpisać. To dotyczy, rozumiem, wniosku o pożyczkę. We wniosku trzeba podać kwoty otrzymanych dotacji czy innych subwencji, czy trzeba podać kwotę na przykład postojowego? Ale we wniosku o pożyczkę jeszcze, tak? Bo to aha, to dobrze, to oddaję głos Kasi. Tak. Jeśli otrzymasz pytanie, to oczywiście powinniśmy to zapisać. Tam pojawiło się jedno pytanie, czy jeśli nie złożyłem wniosek o zwolnienie z ZUS, to bardziej tutaj do Aliny, a nie otrzymałem odpowiedzi. Na pewno się tej odpowiedzi nie otrzyma na pewno gdzieś do okolicy 30 lipca. W związku z tym, ale zakładamy, że jeśli zostały spełnione warunki po stronie przedsiębiorcy, który się o to ubiegał, to tak należy to wpisać we wniosku. Mamy jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli rozpoczęłam działalność w styczniu 2020 roku, to nie należy mi się ta pomoc? No niestety nie. Dlatego, jak mówiłam, w przypadku spadku obrotów porównujemy miesiące z tego roku do miesięcy z poprzedniego roku. Jeżeli ja tej działalności nie prowadziłam, no to z tej akurat formy pomocy nie skorzystam, bo nie mam do czego porównać. Dobrze, jeszcze mam jedno pytanie, które mi tutaj podłożono dodatkowo, też dotyczące mikropożyczki jeszcze, bo to jest tak naprawdę dotyczy takiej samej działalności. Ale pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dla mikroprzedsiębiorców, tak. Jak w praktyce będzie wyglądało umarzanie takiej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy i co przedsiębiorca musi zrobić, aby pożyczka została umorzona? To tak jak mówiłam, będzie w praktyce wyglądało, zapewne będzie to regulowana umowa, która będzie prowadzona z powiatowym urzędem w zakresie tego finansowania. Natomiast warunek, jaki musi być spełniony, aby umorzyć, to jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 3 miesiące od daty udzielenia pożyczki. I to jest jedyny warunek. Natomiast oto umorzenie pracodawca musi wystąpić w terminie 14 dni od spełnienia warunku. Dziękuję. Nie było słychać? Było troszeczkę przerywało, ale mam nadzieję, że wszystkie ważne informacje dotarły do naszych odbiorców. To kontynuujmy dalej. Dziękuję. Dobrze. Wniosek, który składa jednoosobowy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, w tym wniosku oświadcza o tym, że spadły obroty, nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS do końca trzeciego kwartału 2019, przeznaczy kwoty dofinansowania na pokrycie kosztów, części kosztów swojej działalności i podaje numer rachunku bankowego albo numer rachunku w SKOK-u po to, żeby mu te pieniądze wypłacić. I tu jest kilka takich informacji. Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i na podstawie umowy zawartej ze starostą będzie określony ten czas. Może być tak, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia wydłuży ten okres, na ten moment 3 miesiące. Ono wypłacane jest w okresach miesięcznych. I nowelizacja też tutaj pewne rzeczy zrobiła, zmieniła chyba na korzyść pracodawców, bo przed nowelizacją trzeba było składać co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu. Teraz już tego wymogu nie ma, czyli dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Nie ma wymogu składania przez przedsiębiorcę tych oświadczeń o prowadzeniu działalności. I przedsiębiorca, to też jest ważne, to też się zmieniło, jest zobowiązany prowadzić działalność przez okres, na który przyznano dofinansowanie. Tylko i wyłącznie przez ten okres, a nie dłuższy, bo przed nowelizacją było tak, że trzeba to prowadzić przez okres
przyznania działalności, a potem przez okres jeszcze odpowiadający temu czasowi. Teraz jest wyraźnie powiedziane, jeżeli dostałeś na 3 miesiące, to musisz prowadzić przez 3 miesiące, żeby nie oddawać tych pieniędzy. Gdyby się jednak okazało, że nie prowadzimy działalności przez okres, na który dostaliśmy pożyczkę, to wtedy przedsiębiorca będzie zobowiązany do jej zwrotu bez odsetek, tutaj akurat się zwraca bez odsetek, proporcjonalnie do okresu, w którym się nie prowadziło działalności. Więc jeżeli dostałam na 3 miesiące, a przestałam prowadzić działalność po 1,5 miesiąca, połowę z tego, co dostałam, zwrócę. I jeszcze jedna rzecz, bo często pytania dotyczą tego możliwości łączenia różnych form pomocy. Tak jak powiedziałam, nie ma problemu, żeby wystąpić o pożyczkę, jednocześnie o dofinansowanie, natomiast nie można otrzymać dofinansowania w tej części, w której te same koszty zostały albo zostaną pokryte z innych środków publicznych. Czyli jeżeli ja na przykład dostanę 1300 z tytułu dofinansowania, a łącznych kosztów mam na przykład 10 tysięcy, to oczywiście mogę wystąpić o pożyczkę 5 tysięcy, bo wiadomo, że pokryje to dwa różne rodzaje kosztów. To trochę odpowiedź na te dwa pytania, które zadał pan Sylwek Pawłowski, jak rozróżnić koszty sfinansowane pożyczką od kosztów sfinansowanych dofinansowania. Oczywiście no, pieniądz jest nieznaczony, no, ale no mniej właśnie, więcej pani no odpowiedziała. I pan Piotr Heba napisał też coś, co prawdopodobnie już zostało, no to została odpowiedź już dana, ale przytoczę pytanie. We wniosku o pożyczkę trzeba podpisać oświadczenie, że nie brało się dofinansowania kosztów prowadzenia działalności. To wygląda, jakby jednak pożyczka 5 tysięcy wykluczała dofinansowanie. Rozumiem, że nie można do końca tego wskazać. Pytanie, jak sobie z tym poradzić, bo jeżeli trzeba złożyć oświadczenie, a brało się dofinansowanie, no to teraz jak do tego podejść? Musimy to sprawdzić, bo w tym momencie na to pytanie nie odpowiem, dlatego że nie było nigdy informacji o tym, żeby to się wzajemnie wykluczało. Zweryfikujemy i do tego pytania wrócimy. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. Przechodząc teraz do mojej części, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak, słychać mnie, okej. Okay. Chciałabym Państwu przedstawić teraz świadczenie postojowe dla jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Tutaj, proszę Państwa, sporo się zmieniło, jeśli chodzi o regulacje, które były w tak zwanej tarczy antykryzysowej 1.0 w stosunku do tego, co mamy teraz obecnie. Więc tak po części będę Państwu teraz przedstawiać wiadomości, które się zmieniły w stosunku do poprzednich uregulowań. Co do zasady świadczenie postojowe, oczywiście o to świadczenie postojowe będziecie Państwo się ubiegać w ZUS-ie, wynosi 2080 zł. Powiem, jakie są wyjątki za chwilę i to świadczenie jest podzielone na dwie części, czyli mamy dla dwóch grup osób. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i tutaj zwracam Państwa uwagę, że ustawodawca wskazał, że oczywiście posługujemy się definicją, która jest wskazana w ustawie Prawo przedsiębiorców i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Też mamy wskazane dokładnie o kim mowa, czyli tak jak Państwo widzicie, to są umowy agencyjne, umowy zlecenie, inne umowy o świadczenie usług, jeśli zgodnie z kodeksem cywilnym stosujemy tu przepisy umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Wracając jeszcze do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pewnie już spora część z Państwa korzystała ze strony ZUS-u, ale dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie robili, to tak uzupełnię wiedzę, że tutaj ZUS podkreśla również, że mogą to być osoby, które korzystają z ulg, na przykład ulgi na start, albo z ulg małej działalności gospodarczej, albo małego ZUS-u plus. Także jak najbardziej są to też przedsiębiorcy, którzy wypełniają definicję, która jest wskazana w ustawie Prawo przedsiębiorców. I teraz powiemy sobie o pierwszej części tych przedsiębiorców, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Tutaj będziemy mieli część wspólnych warunków i dla grupy, która zawiesiła i nie zawiesiła swojej działalności, ale jeden tak naprawdę warunek, który będzie tylko i wyłącznie występował przy grupie osób, która nie zawiesiła swojej działalności.
To może powiem najpierw, żeby było łatwiej też Państwu zapamiętać, wszystkie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, muszą ją zacząć przed 1 lutego 2020 roku, czyli tu mamy warunek wspólny. Oczywiście musicie Państwo mieć trudność w kontynuacji swojej działalności ze względu na COVID-19 i nie możecie Państwo też podlegać pod ubezpieczenia społeczne z innych tytułów, czyli nie może być takiej sytuacji, że macie Państwo i działalność pozarolniczą i również umowę o pracę. Wtedy niestety nie będziemy mogli skorzystać ze świadczenia postojowego. Jeden warunek, który jest inny w przypadku osób, które nie zawiesiły swojej działalności, to taki, żeby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było co najmniej 15% niższy od przychodu z miesiąca poprzedniego. Czyli jeśli Państwo w maju będziecie wnioskować o świadczenie postojowe i prowadzicie Państwo swoją pozarolniczą działalność gospodarczą i nie zawiesiliście jej, to będziemy patrzeć na przychód, który będzie z miesiąca kwietnia w stosunku do marca. Czyli tutaj mamy jedyny taki wymóg, który będzie tylko i wyłącznie przy tej grupie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zawiesiły swojej działalności. Wyjątkiem, proszę Państwa, od tej reguły 2080 zł będą osoby, które również prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, ale które rozliczają się za pomocą karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia ze sprzedaży z VAT. Łącznie tutaj musicie Państwo te dwa warunki spełnić. Jeśli spełnimy dwa warunki łącznie, wtedy te osoby, które się rozliczają za pomocą karty podatkowej, będą miały świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Zmiany największe, chociaż może nie aż tak duże, jak będą u Alinki, która będzie mówiła o zwolnieniach ze składek, ale też spore zmiany są przy osobach, które zatrudnione są na umowach cywilnoprawnych, czyli tutaj mamy drugą grupę osób, już nie mówimy o tych pozarolniczych, osobach, które prowadzą działalność, tylko osobach zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Mamy zmianę, od kiedy umowa powinna być zawarta, czyli przed 1 kwietnia, wcześniej była tu mowa o 1 lutego, czyli mamy ten termin na korzyść wydłużony. I proszę Państwa, ważne jest, żeby przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w tym momencie 15 tysięcy, prawie 600 zł. I na to jest tak naprawdę jeden wskazany tutaj warunek, który, jak Państwo pewnie zauważyliście, nie występuje przy osobach, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i też musi być brak możliwości wykonywania tej umowy, czy to w całości, czy w części i też niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów. Wysokość tego świadczenia również wynosi 2080 zł. Przechodząc do kolejnego slajdu, przy umowach cywilnoprawnych mamy też taką jedną zasadę. Jeśli suma wynagrodzeń ze wszystkich Państwa umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie będzie wyższa niż 1300 zł, czyli do kwoty 1299, to wtedy Państwo będziecie sumować wynagrodzenie ze wszystkich tych umów. Czyli jeśli mam trzy umowy po 300 zł, to dostanę 900 zł. Tak? Czyli tutaj mamy też, można powiedzieć, taki wyjątek dla osób, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i zwróćcie Państwo wtedy uwagę, jaka jest suma wynagrodzeń ze wszystkich Państwa umów. Coś, co się zmieniło, co wcześniej nie występowało i tutaj też pytanie do tej części, widziałyśmy z koleżankami, że spłynęło od Państwa, dotyczy właśnie tego, co teraz powiem. Świadczenie postojowe będzie maksymalnie wypłacone nie więcej niż 3 razy, ale zwróćcie Państwo uwagę, że musi być odstęp czasu odpowiedni między jednym a drugim świadczeniem postojowym. Czyli nie ubiegacie się Państwo o to świadczenie postojowe pod rząd, tak jak było to w dofinansowaniu, o którym Alina mówiła, że możemy maksymalnie na 3 miesiące. Tutaj jest sytuacja taka, że mamy informację od ustawodawcy, że możemy o kolejne świadczenie postojowe ubiegać się wtedy, kiedy nie wcześniej niż po miesiącu następującym po miesiącu, od kiedy pierwsze świadczenie zostało wypłacone.
Też Państwo pytaliście o oświadczenie, które tutaj też jest do Państwa wiadomości przedstawione, czyli takie o niepoprawieniu Państwa sytuacji. Włączył mi się pogłos, ale rozumiem, że to mogę dalej mówić. Więc proszę Państwa, a propos tego oświadczenia, sprawdzałam dzisiaj na stronie ZUS-u, nie ma dokładnie żadnych informacji poza tymi, które wiemy z 16 kwietnia, które zostały podpisane, czyli też wiem tyle co Państwo na zasadzie, że ma to być oświadczenie o niepoprawie naszej sytuacji, ale jak dokładnie będzie to oświadczenie wyglądało, czy my sami to oświadczenie będziemy składali, czy będzie jakiś wzór tego oświadczenia, ciężko mi na ten moment powiedzieć. Rekomenduję Państwu na pewno stronę ZUS-u, bo tam bardzo dużo informacji, zresztą też na bieżąco z tych informacji, które ZUS nam przedstawia, korzystamy. Dobrze, bo chciałem jeszcze zadać parę pytań, które tutaj nasi oglądający zadali, ale widzę, że jeszcze jedną rzecz na slajdzie, to proszę. Tak, ja zaraz się do tych pytań odniosę, tylko to nie jest jeszcze koniec naszej tutaj części, jeśli chodzi, myślę, że też mogą być do tego pytania. Świadczenie postojowe, proszę Państwa, przysługuje obywatelom polskim, którzy zamieszkują na terenie Polski oraz cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają na terenie naszego kraju oraz obywatelom państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, ale którzy mają prawo stałego albo prawo po prostu pobytu na terenie naszego kraju. To też myślę, że jest obszarem wielu Państwa pytań. Coś, co jest bardzo istotne i też ZUS rekomenduje, proszę Państwa, ZUS uruchomił specjalny, automatyczny, można powiedzieć, taki moduł do weryfikacji wniosków, o których Państwo składacie, czy to w zakresie świadczenia postojowego, czy też zwolnienia ze składek. Więc również rekomendujemy, żeby z tej platformy elektronicznej PUE ZUS korzystać, dlatego że dużo szybciej weryfikacja tych wniosków następuje, niż gdybyście Państwo to drogą tradycyjną składali. No, pomijam już kwestię, że mamy epidemię w naszym kraju, więc oczywiście osobiście możecie Państwo te wnioski składać, ale z tego co ZUS udostępnił też na swojej stronie, do skrzynki nadawczej bez kontaktu z pracownikiem ZUS-u. Co mogę jeszcze podpowiedzieć z takich istotnych informacji? Uważajcie Państwo, żeby składać poprawnie te wnioski. ZUS przedstawia informację, że ponad 50% wniosków niestety ma błędy, więc im będzie więcej tych błędów, tym wydłużenie na wypłatę postojowego oczywiście będzie narastać, bo ustawa mówi o tym, że ZUS wypłaca, też Państwo często pytacie, kiedy wypłacone będzie świadczenie postojowe. Ustawodawca wskazał, że niezwłocznie od ostatniego elementu, który jest do wyjaśnienia we wniosku, czyli jeśli wnioski są niepoprawne, to ZUS musi wyjaśnić wszystkie kwestie, które są potrzebne do wyjaśnienia. Dzisiaj też na stronie ZUS udało mi się informację uzyskać, którą była przedstawiona, że ZUS, jeśli są błędy, skontaktuje się z Państwem albo telefonicznie, albo w formie mailowej, więc na pewno ktoś będzie w tej kwestii alarmował. Na co jeszcze mogę zwrócić uwagę, bo też już biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, wiem o co mniej więcej Państwo pytacie na naszych szkoleniach. Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie postojowe to nie jest pomoc publiczna, bo tu z koleżankami mówimy o różnych formach wsparcia dla Państwa i część z tych wsparcia będzie pomocą publiczną de minimis, ale tu akurat jeśli chodzi o świadczenie postojowe nie jest to pomoc publiczna, więc to na pewno jest ważne. I też jeszcze tak szukam w pamięci pytanie, które wczoraj się pojawiło. Zleceniobiorca, jeśli podpisuje umowę zlecenie, prawda, to nie zawsze jest tak, że podpisze tą umowę zlecenie z przedsiębiorcą. Może być to czy jednostka budżetowa, czy osoba prywatna, czy chociażby fundacja, czy stowarzyszenie, więc tu też zwracam Państwa uwagę, że te zlecenia, które są częstymi umowami, wcale nie muszą być podpisywane z przedsiębiorcą. I chciałabym się jeszcze do jednej rzeczy odnieść, która jest bardzo istotna i też Państwa pytanie tego dotyczyło. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą bezpośrednio same do ZUS-u te wnioski składają i tutaj Państwo macie termin maksymalny wskazany w ustawie, czyli minimalnego nie ma, także już dzisiaj możecie Państwo te wnioski składać i jak najbardziej o to wnioskować, tylko pamiętajmy, że mamy termin maksymalny, czyli nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty odwołania epidemii.
Także mamy ten okres wskazany końcowy i przy zleceniobiorcach czy osobach, które mają na podstawie innych umów cywilnoprawnych świadczą swoją pracę, pamiętajmy, że tu za pośrednictwem zleceniodawcy albo zamawiającego. I tu, moi drodzy, nie ma żadnego wyjątku. Na każdym szkoleniu mamy pytania, czy możemy sami bezpośrednio. No, ustawodawca wskazał i ZUS też to przedstawia na swoich stronach, że jest to no, niezbędne i uzasadnione, że właśnie robi to zleceniodawca bądź zamawiający. Także o tym pamiętajmy, że tu, jeśli jesteśmy zleceniobiorcą, sami o to świadczenie postojowe nie możemy wnioskować. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to mój ostatni slajd, tutaj tylko jeszcze logowanie, gdybyście Państwo chcieli zerknąć, jak wygląda logowanie do platformy elektronicznej, ale myślę, że pewnie każdy z Państwa to logowanie już zna. Jeszcze zerknę sobie tutaj na te pytania o świadczenie postojowe, musimy wyłączyć mikrofon, bo jest pogłos. Tak. Może zróbmy tak, że ja będę czytał pytania, a panie postarały się odpowiedzieć. Pani Agata zapytała, czy oświadczenie postojowe, na przykład za marzec, może się starać przedsiębiorca, który ma osobę współpracującą, który część marca przebywał na zwolnieniu chorobowym. Tu proszę Państwa, no nic o, w sensie, jeszcze raz poproszę o pytanie, mówimy tu o sytuacji, czy ten przedsiębiorca, czy dla osoby, która jest osobą współpracującą? Nie, ten przedsiębiorca, chodzi o przedsiębiorcę, jak rozumiem. Proszę Państwa, mamy, tak jak powiedziałam, mamy wskazane w ustawie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli spełniamy ten warunek, i każdy inny, czyli nie mamy żadnych innych tytułów do ubezpieczeń, jeśli nie zawiesiliśmy swojej działalności, nasz przychód jest o co najmniej 15% mniejszy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, to jak najbardziej nie ma żadnych przeciwwskazań. Następne pytanie, czy przedsiębiorca mający przyznane prawo do emerytury może uzyskać świadczenie postojowe? No tutaj to jest z tego, co mi wiadomo, chociaż nie chciałabym rozpędzać się i nie w swoją działkę wchodzić, no ale jest to inny tytuł do ubezpieczeń, prawda? Tak wygląda. Pamiętajmy, że tutaj nie może być innego tytułu do ubezpieczeń. Dobrze. Pani Magda zapytała, czy świadczenie postojowe przysługuje tylko dla samozatrudnionych, czy też na przykład dla wspólników spółki z o.o., która zatrudnia do 49 pracowników, kwalifikuje się do spadku obrotu oraz nie podlega pod inny tytuł do ubezpieczeń. Proszę Państwa, pamiętajmy też o jednej rzeczy, czy to świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, czy dla wspólników spółki z o.o., też Państwo pytacie o spółkę cywilną. Jeśli każdy na przykład ze wspólników ma działalność gospodarczą, bo na przykład na takiej zasadzie działa spółka cywilna, to jak najbardziej można o takie świadczenie wnioskować, tak? Czyli każdy wtedy osobno ze wspólników takiej spółki cywilnej dostanie świadczenie postojowe. Oczywiście pod warunkiem, że każde inne kryterium spełnia. Też rekomenduję, żeby zerknąć na strony ZUS-u. ZUS co parę dni aktualizuje bardzo fajny plik pytań i odpowiedzi. Pytacie Państwo tam o wiele pytań, które też padają na naszych szkoleniach, więc podejrzewam, że każdy z Państwa, który ten wniosek, kto będzie z Państwa ten wnioski wypełniał, na pewno też na te pytania sobie zerknie. Myślę, że one będą bardzo pomocne. Tam ZUS bardzo szczegółowo to tłumaczy. Zwracam jeszcze Państwu uwagę, że pracodawcy RP jutro organizują webinar z ZUS-em. Zapraszamy na ten webinar. Ostatnio niestety ze względu na olbrzymie zainteresowanie przerwało nam transmisję, ale mam nadzieję, że jutro nie będzie żadnych kłopotów technicznych i na wiele z tych pytań z koleżankami z ZUS-u na pewno uda się jeszcze pogłębić wiedzę Państwa. Przejdźmy jeszcze do następnych pytań. Pan Ireneusz pyta, czy studenci, którzy nie są zarejestrowani w ZUS-ie do ubezpieczeń społecznych, również otrzymają świadczenie postojowe?
To wszystko w zależności od tego, na jakiej podstawie jest ten student zatrudniony, bo jeśli jest to umowa zlecenie, tak, tutaj jeśli świadczy student pracę na umowę zlecenie i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, to tak jak mówię, no tu musicie Państwo zobaczyć te warunki, czy spełniacie, to jak najbardziej nie ma przeciwwskazań. I pamiętajmy o tym, że jest też termin, kiedy dokładnie umowa została podpisana, czyli przed 1 kwietnia. Ale myślę, że skoro Państwo mają, to na pewno jeszcze ZUS co do tych kwestii się wypowie. Pani Kasia pyta o taką kwestię, która dla wielu przedsiębiorców stanowi problem. To jest kwestia definiowania spadku obrotów. Pytanie brzmi, a jeżeli się sytuacja pogarsza w marcu, na przykład było 50% spadku obrotów, a już w kwietniu 90%, to co wtedy? Jak rozumiem, jest to pytanie, do jakiej wielkości może być umorzona? To tak jak koleżanki już mówiły, tam mamy trzy... Halo, nie wiem, czy mnie słychać. Halo. Ja cię, Julia, słyszę. Tak, bo ja... Słychać. Zniknęło obraz. Obraz zniknął, ale to chyba jakiś chwilowy... Okej. Czyli słyszycie mnie Państwo? Tak. Słyszymy, tylko zniknęła prezentacja. Okej. Co do tych obrotów, to pewnie tutaj koleżanki się wypowiedzą, ale tak jak mówiłyśmy, te obroty mogą być w tych trzech progach spadkowych i za chwilkę tu Kasia pewnie będzie mówiła jeszcze o innym liczeniu tych spadków, także prosimy o chwilę cierpliwości, zaraz wszystko będzie, myślę, wyjaśnione. Pani Kasia znowu pyta, czy jeżeli pracownik jest na L4 przez część marca, to czy może dostać świadczenie postojowe za tą część? Wydaje mi się, że odpowiedź była na to pytanie, że właściwie to może być z jednego tytułu. No, również, że tutaj musi być... Jakby był Pan uprzejmy, właśnie, bo tak to nie słychać, jak mówię. Cały czas włączam i wyłączam, niestety tak. Wiem, no tak, jest to problem tu pewien techniczny, ale myślę, że Państwo nas dobrze słyszycie. Proszę Państwa, pamiętajmy, że tutaj świadczenie postojowe to jest nie ze względu takiego wypłacane, że ktoś jest na zwolnieniu L4, tylko no, wypłacane jest z tego tytułu, że mamy przestój w działalności, jeśli jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, albo osoba, która jest zatrudniona na umowie cywilnoprawnej, ma trudność w całości lub w części wykonywać tą umowę, ale trudność oczywiście spowodowaną sytuacją COVID-19. Tak, tylko nie można jednocześnie pobierać zwolnienia świadczenia z tytułu chorobowego i być w tym samym czasie na postojowym. Tak jest. Pan Jan pyta, czy wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń nie chce wejść bez załącznika dotyczący pełnomocnictwa. Co w wypadku braku pełnomocnictwa, braku konieczności pełnomocnictwa? Tu nie wiem, czego dotyczy pytanie, chyba że ktoś z koleżanek mówił. Jakby, to ja mam inną prośbę do pana Jana, który zadał to pytanie, jakby pan mógł doszczegółowić, żebyśmy mogli odpowiedzieć, bo faktycznie to pytanie jest jakbyś mało precyzyjne. O jakie pełnomocnictwo chodzi i do czego, żeby mógł pan to sprecyzować. Przejdźmy do następnego. Pan Tomek pyta. Czy świadczenie postojowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej można połączyć z dofinansowaniem działalności i z pożyczką? I dodatkowo, czy można też z wymienionymi formami skorzystać ze zwolnienia z ZUS, które z tych form na pewno można połączyć, a które na pewno wykluczają inne? Czyli podobne pytanie do poprzednich, ale takie bardziej kompleksowe. No tutaj jeśli chodzi o świadczenie postojowe, ustawodawca nie wskazał, nie jest to
Tak jak powiedziałam Państwu w trakcie mojego modułu, nie jest to pomoc publiczna, więc przy dofinansowaniu jest to faktycznie wskazane w ustawie, więc w pewnych sytuacjach, kiedy będziecie Państwo korzystać z pomocy de minimis i przekroczycie pewne progi, wiadomo, że nie będzie można już z tej pomocy skorzystać, ale tutaj co do świadczenia postojowego nie ma takiego ograniczenia, więc ja tu nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja myślę, że możemy przejść dalej, bo czas goni. Na większość pytań żeśmy odpowiedzieli, więc... Ja tylko tak, przepraszam, zapytam, czy Państwo mnie widzicie, bo ja mam informację, że mi kamera została wyłączona. Tak, pani Julianny nie widać. Aha. Ale najważniejsze, że słychać. A już teraz. Tak. Nie wyłączam się, przepraszam, teraz ja dalej tu Państwu przedstawię. Teraz dofinansowanie, słychać mnie mam nadzieję cały czas, tak? Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. O to też Państwo pytaliście, co do tych organizacji pozarządowych. I tutaj, jeśli mówimy w ogóle o organizacjach pozarządowych czy innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego, to będziemy odnosić się do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I tak w dużym skrócie, bo z pamięci Państwu tej definicji nie przytoczę, wiem, że artykuł 3 ustęp 2 o tym mówi i wskazuje organizacje pozarządowe jako te, które nie są jednostkami przede wszystkim sektora finansów publicznych, te, które nie są, działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym stowarzyszenia i fundacje. I proszę Państwa, tutaj mamy spadek przychodów, taki, który już Państwu Alina przedstawiała, czyli pierwsza sprawa to musi być ten spadek przychodów z działalności statutowej, w następstwie oczywiście COVID, i czyli tak samo rozumiemy spadek obrotów gospodarczych, jak wcześniej już Alina przedstawiła. I też bierzecie Państwo pod uwagę dwa kolejno po sobie następujące miesiące kalendarzowe, które nastąpiły po 1 stycznia 2020 roku versus dwa analogiczne miesiące kalendarzowe z roku 2019. Czyli tutaj mamy analogiczną sytuację jak przy dofinansowaniu dla jednoosobowych przedsiębiorców i też miesiąc wcale nie musi się zacząć od pierwszego. Ustawodawca wskazał, że jest to 30 następujących po sobie dni, jeśli chodzi o miesiąc, także być może to zacząć się od 5, 10 czy też 15. Jeśli chodzi o spadek, czyli te progi spadkowe, to tutaj proszę Państwa mamy też trzy progi te spadkowe, czyli spadki co najmniej 30, co najmniej 50, co najmniej 80% i w zależności od tego jaki spadek przychodów nastąpił z działalności statutowej, to takie dofinansowanie Państwo uzyskacie, czyli przy pierwszym progu spadkowym będzie to maksymalnie dofinansowanie w wysokości 50% wynagrodzeń pracowników, ale nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy. Przy drugim progu spadkowym będzie to dofinansowanie, które będzie wynosiło 80% wynagrodzeń pracowników, ale nie więcej niż 80% minimalnego wynagrodzenia również powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy. Trzeci próg spadkowy, czyli jeśli spadki są co najmniej 80%, wtedy możecie Państwo liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń swoich pracowników. Za chwilkę powiem Państwu dokładnie, dla jakich pracowników możecie o to wnioskować. I tutaj 90% minimalnego wynagrodzenia, więc kwotowo mamy 1300, 1820 i 2340 zł. Kwoty, które widzicie Państwo pod spodem, to pod tymi głównymi kwotami, to są kwoty na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy. I teraz dla jakich pracowników, jeśli jesteście Państwo organizacją pozarządową, możecie wnioskować? Czyli pracownicy, osoby na podstawie stosunku pracy, czyli tu mamy kodeks pracy, artykuł 2, osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę nakładczą, umowy zlecenie, inne umowy o świadczenie usług.
Też mamy taką samą sytuację jak przy dofinansowaniach wcześniejszych, czyli jeśli macie Państwo ogłoszony nabór przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, to wtedy przysługuje Państwu 14 dni i trzeba się niestety w tym okienku takim czasowym zmieścić. Śledźcie Państwo nabory, bo wiemy już od uczestników naszych szkoleń, że te nabory w różnych częściach Polski no, będą się odbywać w różnych terminach, więc tu nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, kiedy kto jaki nabór będzie miał. Ważne jest tylko, że właściwym powiatowym urzędem pracy dla Państwa jest ten, który jest właściwy ze względu na siedzibę Państwa organizacji i oczywiście dokumenty składacie Państwo przez praca.gov.pl za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Strona praca.gov.pl, pewnie Państwo doskonale wiecie, jak wygląda, też bardzo duża część pomocnych informacji do przeczytania. Co tu się zmieniło, jeśli chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przy tych organizacjach pozarządowych? Zmieniło się, proszę Państwa, po 16 kwietnia to, że to dofinansowanie będzie przyznawane nie od dnia, ale od miesiąca złożenia wniosku, maksymalnie na 3 miesiące, ale ten termin też może być wydłużony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. I dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Co to znaczy? Czyli proszę Państwa, nawet jak będziecie Państwo wnioskować o 3 miesiące i dostaniecie Państwo to dofinansowanie na 3 miesiące, to i tak co miesiąc będziecie Państwo składać oświadczenia o tym, że cały czas zatrudniacie pracowników, o których dofinansowania wnioskujecie, będziecie przedstawiać Państwo wynagrodzenie jako koszt, o który dofinansowanie się staracie, o składkach na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy i to zawsze będzie na ostatni dzień miesiąca, który jest właściwy dla, o jakie dofinansowanie Państwo w danym miesiącu składacie. Więc to jest ważne, bo też Państwo czasami pytacie, no dobrze, ale jeśli pracownik już u mnie nie pracuje albo po prostu był na umowę terminową, która mu wygasła, to czy ja muszę jakoś tak koniecznie przedłużać mu to zatrudnienie tylko dlatego, żeby z tego dofinansowania skorzystać? No oczywiście wtedy Państwo będziecie się rozliczać w takim zakresie, w jakim z tego dofinansowania skorzystacie, bo na przykład ktoś miesiąc krócej pracował. Ale pamiętajmy również o tym, że jeśli Państwo już z tego dofinansowania skorzystacie, to wskazane jest w ustawie, że powinniście Państwo utrzymać w zatrudnieniu te osoby, o których dofinansowanie wnioskujecie, na okres, na ile to dofinansowanie otrzymacie. Czyli jeśli Państwo wnioskujecie o 3 miesiące, dostaniecie na 3 miesiące to dofinansowanie, to 3 miesiące powinni ci pracownicy pozostać w zatrudnieniu u Państwa. No, nie mówimy tu oczywiście o sytuacjach ewentualnego jakiegoś zwolnienia dyscyplinarnego czy z winy pracownika, jeśli by doszło do rozwiązania stosunku pracy, ale gdybyście Państwo nie chcieli, czy z innych przyczyn musieli rozwiązać umowę o pracę, to pamiętajmy, że wtedy wraz z odsetkami zwracamy takie dofinansowanie. Mam nadzieję, że tutaj co do tych kwestii już... Ale mam takie dodatkowe pytanie, ponieważ mamy wśród swoich członków i również też mamy w Radzie Dialogu Społecznego kolegów, którzy są de facto w organizacjach typu NGO, ale nie będących organizacjami pożytku publicznego. Też są spadki dochodów, też są prowadzone działalności gospodarcze i pytanie, czy tego typu organizacje mogą uzyskać wsparcie. Jak na przykład związki pracodawców prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej, związki zawodowe, prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej. Ustawodawca wskazał, że spadek dotyczy działalności statutowej. Nic nie jest wspomniane o działalności gospodarczej, więc nie chciałabym tu Państwa wprowadzać w błąd, więc myślę, że ta kwestia i to pytanie musiałybyśmy skonsultować z osobami, do którymi możemy się zwrócić z tym pytaniem, ale na pewno w ustawie jest wskazana działalność tylko i wyłącznie statutowa, to jest pierwsza sprawa. A co do definicji, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i inne organizacje pożytku publicznego, to tak jak powiedziałam, trzeba by było się tutaj już odwoływać do ustawy o działalności organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Dziękuję.
Mamy parę pytań. Po pierwsze, pani Bogumiła pyta, jak ustalamy, kto jest małą, a kto średnią firmą? Czy według stanu na grudzień 2019, czy dotarcie jakoś inaczej? Czy tu mówimy o mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie? Tak, już jeśli chodzi o ustawę prawo przedsiębiorców. Tak. Jeżeli chodzi o tarczę. A to jeśli, proszę Państwa, jeśli chodzi o tarczę finansową, to tak jak Alinka zaznaczyła na samym początku, szkolenia z tarczy finansowej będą w terminie późniejszym. Mm-hmm. Tutaj możemy się tylko i wyłącznie odnosić do określeń mikro, mały, średni przedsiębiorca, który jest w ustawie prawo przedsiębiorców. Tak? Bo myślę, że to wystarczy. Ustawa faktycznie. Część z Państwa mogła już na naszych stronach internetowych przeczytać informacje z tarczy finansowej i tam faktycznie to rozgraniczenie mały, średni, duży jest nie do końca takie samo jak w ustawie prawo przedsiębiorców. Więc tutaj nawet rozgraniczenie będzie dotyczyło, jak liczymy osoby chociażby, które są na umowach, na przykład przebywają na macierzyński czy na wychowawczym, bo tutaj w ustawie prawo przedsiębiorców jest inna regulacja, przy tarczy finansowej będziemy te osoby uwzględniać. Także nie wiem, czego to dotyczy, ale znaczy nie wiem, o co pani Bogumiła dokładnie pyta, ale my na stan obecny możemy się odnosić tylko i wyłącznie do zakresu informacji, które mamy a propos tarczy antykryzysowej, nie finansowej. Znaczy ja myślę, że to jest bardzo klarowna odpowiedź i przejdźmy dalej. Pan Jan pyta się, co jeśli wnioskujemy o dofinansowanie wynagrodzeń na 3 miesiące, a pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie i w pewnej chwili przejdzie na płatność wynagrodzenia z ZUS? No proszę Państwa, tu jest ta sama sytuacja, którą już chyba wcześniej też poruszaliśmy. Jeśli wnioskujemy o dofinansowanie dla pracowników i dany pracownik przejdzie na zwolnienie lekarskie, to będziecie Państwo musieli to skorygować, no i to dofinansowanie w tej części, kiedy pracownik jest na zwolnieniu, po prostu będzie musiało zostać zwrócone. I dlatego zwróćcie Państwo uwagę, też jest to moim zdaniem bardzo logicznie pomyślane, że te oświadczenia będziecie Państwo składać co miesiąc, a już jak korekta będzie wyglądała na linii PUP i pracodawca, nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć. Tutaj już trzeba, będzie umowa dodatkowa ze starostą, także na pewno te szczegóły będą uregulowane w innych obszarach. Dziękuję. Mamy teraz dodatkową pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Myślę, że możemy przejść, bo nie ma więcej pytań. Tam jest jeszcze jedno to pytanie uzupełnione przez pana Jana, ale ja zadam je później. Dobrze, to teraz ja opowiem Państwu o pomocy, na jaką mogą liczyć pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. I tutaj będziemy się odnosili do dwóch kategorii, czy do dwóch kryteriów pracodawców. Mówimy o pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne, ujęte w ewidencji PFRON, jak również o pracodawcach będącymi zakładami aktywności zawodowej, jeśli te zakłady aktywności zawodowej odnotowały spadek przychodów w następstwie COVID, bądź też przestój w następstwie COVID. Jeśli odnosimy się do pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, to można powiedzieć, że rozwiązania tarczy antykryzysowej zadziałają niejako automatycznie, dlatego że pracodawca nie składa żadnych wniosków, nie wnioskuje o zwiększenie dofinansowania. Ono jest zapisane w tarczy i będzie dotyczyło osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności, jak również umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i tutaj dofinansowania do wynagrodzeń będą odpowiednio powiększone, natomiast dodatkowe również dofinansowanie otrzyma pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję czy też osoby niewidome. Ale tak jak powiedziałam, tutaj pracodawca nie wnioskuje, nie składa żadnej dokumentacji, to dofinansowanie otrzyma
wprost z PFRON już do wynagrodzeń wypłacanych za kwiecień, czyli nie w kwietniu, a za kwiecień. To jest bardzo istotne. Natomiast pracodawcy będący zakładami aktywności zawodowej mogą wystąpić o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom pod warunkiem, że wystąpił u nich przestój i otrzymają rekompensatę w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby przestoju, bądź też do zmniejszenia przychodu z wykonywanej działalności przez ten właśnie zakład aktywności zawodowej. I teraz, co jest bardzo istotne, pracodawca może złożyć, a właściwie jest zobligowany do tego, żeby złożyć wniosek w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Czyli tutaj mamy ściśle i klarownie określony termin, w którym pracodawca może ubiegać się o tą rekompensatę. Wniosek składany jest w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oczywiście istnieje możliwość składania dokumentacji w formie elektronicznej i oczywiście tą formę rekomendujemy. Jeśli nie, to składamy we właściwym ze względu na swoją działalność bądź też miejsce wykonywania pracy pracowników oddziału PFRON. Co powinien zawierać? Tutaj macie Państwo informacje o tym, jak się logować. Na pewno osoby, pracodawcy, którzy z tego korzystają, znają tą stronę. Natomiast co powinien zawierać wniosek o rekompensatę? Na pewno podstawowe dane, czyli nazwę zakładu pracy, adres, siedzibę. Musimy konkretnie wskazać miesiąc, za który będziemy się ubiegać o rekompensatę wynagrodzenia, jak również jesteśmy zobligowani do tego, żeby określić wysokość wynagrodzeń podlegających rekompensacie. Zwracam uwagę, że odnosimy się tylko do tych wynagrodzeń, które zostały wypłacone pracownikom w okresie wprowadzonego przestoju bądź też zaniechania prowadzenia działalności w następstwie COVID. Dołączamy do wniosku również dokument potwierdzający wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy, zestawienie przychodów z działalności gospodarczej za czwarty kwartał poprzedniego roku, czyli odnosimy się tutaj do 2019 roku, oraz ewentualne kopie umów, które nie zostały zrealizowane w związku z następstwem COVID-19. Tyle w tym obszarze, więc nie wiem, czy się pojawiły jakieś pytania. Jeśli nie, to oddaję głos koleżance. Nie widzę dodatkowych pytań na czacie, więc myślę, że powinniśmy przejść dalej. Uelastycznienie czasu pracy. Kto może korzystać? Dwa warunki trzeba spełnić, musi spełnić pracodawca, żeby z tej formy korzystać. Po pierwsze, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS-owskich do końca trzeciego kwartału 2019. Drugi warunek jest związany ze spadkiem obrotów. Znowu zmniejszenie sprzedaży towarów i usług, ale troszkę inaczej niż przy poprzednich formach jest to liczone. To znaczy, są możliwe dwie formuły. Albo spadł nam obrót o 15%, liczymy te dwa kolejne miesiące po 1 stycznia w porównaniu do tych samych analogicznych miesięcy w roku poprzednim. I tutaj dobra wiadomość dla tych, którzy na przykład w zeszłym roku nie prowadzili działalności, ponieważ oni mogą skorzystać z innej formuły liczenia tych obrotów, czyli mogą sprawdzić, czy spadek wynosi co najmniej 20-25%, liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca, jednego, który przypada po 1 stycznia 2020 do miesiąca poprzedzającego. Czyli jeżeli spełniamy jedno z tych dwóch kryteriów, to znaczy, że kwalifikujemy się do tego, żeby móc wprowadzić elastyczne formy zatrudnienia. Tutaj dla przykładu tak jest podane. Jeżeli porównujesz marzec, kwiecień 2020, to robisz to do marca, kwietnia 2019. Natomiast jeżeli chcesz skorzystać, nie prowadziłeś na przykład wtedy działalności, albo porównując te dwa miesiące jest to mniej niż 15%, możesz sprawdzić, czy porównując na przykład kwiecień do marca spadł ci obrót o 25%, bo wtedy też z tej formy pomocy możesz skorzystać.
I tutaj pojawiały się do tego pewne, widziałam, pytania, bo pierwsza z możliwych form uelastycznienia czasu pracy polega na tym, że można ograniczyć minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku pracownika. Kodeks pracy podaje, że dobowy odpoczynek to jest 11 godzin, a tygodniowy 35. Natomiast jeżeli spełniamy te dwa kryteria, tak, czyli nie zalegamy ze składkami i wystąpił spadek obrotów, to możemy obniżyć ten dobowy wymiar czasu pracy i można, przepraszam, odpoczynku, dobowy odpoczynek obniżyć z 11 do 8 godzin, natomiast tygodniowy z 35 do 32 godzin. Tylko to, co jest ważne tutaj, ograniczając ten dobowy odpoczynek, musimy pamiętać o tym, że pracownikowi musimy oddać różnicę między 11 godzinami a tą mniejszą liczbą godzin i ten równoważny okres odpoczynku trzeba udzielić w okresie 8 tygodni. I tutaj widziałam takie pytania od Państwa, w których brzmiało ono tak, czy o zrównoważeniu odpoczynku dobowego decyduje jednostronnie pracodawca, czy pracownik ma wpływ na jego termin. Więc odpowiadam, że decyduje o tym tak naprawdę pracodawca i pracownik nie ma w tym zakresie wpływu na termin tego zrównoważenia. Także data, kiedy ten odpoczynek zostanie oddany, zależy od pracodawcy, a w praktyce to od przełożonego tego pracownika. Kolejne formy uelastyczniania czasu pracy wiążą się już z tym, że jest warunek zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi, a jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, to z przedstawicielami pracowników, ponieważ samo obniżenie dobowego czy tygodniowego okresu wypoczynku nie wymaga zawierania porozumień. Natomiast te dwie formy, o których teraz powiem, wymaga i co to jest? To jest po pierwsze wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy z możliwością wydłużenia dobowego czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 12 miesięcy. I druga forma to jest stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te, które wynikają z umowy o pracę. Na przykład czasowa rezygnacja z wypłacania niektórych świadczeń, nawet ograniczenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego. I tutaj również spotkałam się z Państwa pytaniem takim, gdzie ktoś napisał w ten sposób: planujemy wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy, czy może on być wprowadzony w trakcie miesiąca? No więc z artykułu tym 15ZF specustawy nie wynika żadna wskazówka co do tego terminu wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, więc oczywiście teoretycznie taka możliwość istnieje, bo przepisy kodeksu pracy i tej ustawy nie wymagają, aby te okresy rozliczeniowe pokrywały się z miesiącami kalendarzowymi. W praktyce jednak ten okres rozliczeniowy składa się z miesięcy kalendarzowych ze względów płacowych, więc inaczej byłoby bardzo trudno, trudniejsze byłyby naliczanie wynagrodzeń. Zatem w praktyce rekomendowano by jednak, żeby ten 12-miesięczny okres rozliczeniowy był wprowadzany od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, no bo rozliczamy tak wynagrodzenia, natomiast sama ustawa absolutnie do tego nie zobowiązuje. Było też pytanie o to, czy w przypadku pracowników z przedsiębiorstw infrastruktury kryzysowej można przekroczyć limit, roczny limit nadgodzin. Tak, można. Jeżeli mówimy o tych dwóch formach, które wymagają zawarcia porozumienia, to pamiętajcie Państwo, że kopie porozumienia powinno się dostarczyć właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia porozumienia ze związkami bądź przedstawicielami pracowników. Widziałam też, nie wiem, czy jakieś pytania się pojawiły w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Tak, pojawiły się. Mamy takie pytanie jeszcze zadane wcześniej, czy można obniżyć wymiar czasu pracy o 30%? To zależy, o co Państwo pytają, bo jeżeli ktoś pyta o dopłaty do pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy, czyli chce skorzystać z dopłaty z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, to nie, bo tam mamy ograniczenie czasu pracy o maksymalnie 20%. Natomiast tak, jeżeli nie mówiliśmy w ogóle o tych formach, bo to nie byliśmy proszeni, aby mówić o dopłacie do pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy albo na przestoju, tutaj mówię, że warunkiem skorzystania z
z dopłaty na w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy. Jeżeli chcemy z tego skorzystać, ograniczenie czasu maksymalnie 20%, ale jeżeli my mówimy o tej trzeciej formie uelastycznienia czasu pracy, czyli proponowane inne rozwiązania, to nie widzimy przeciwwskazań do tego, jeżeli pracodawca będzie chciał ograniczyć, nie korzystając z żadnej formy dofinansowania, będzie chciał ograniczyć czas pracy na przykład o 30% i takie porozumienie zawrze, że wszyscy pracują tak na 7/10 etatu, to można z takiej formy skorzystać. Dofinansowanie wtedy nie jest możliwe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Natomiast samo obniżenie nie ma przeciwwskazań, żeby porozumieć się z pracownikami, nie mówiąc już o dofinansowaniu, o tym, że obniżamy czas pracy. Jeżeli pracownicy na to się godzą, oczywiście jeżeli obniżamy na przykład czas o 30% i wiąże się to też z obniżeniem wynagrodzenia, no to rozumiemy też, że nigdy nie może być tak, że my obniżamy o więcej niż obniżamy też ten czas pracy, a generalnie chodzi o to, żeby nie doprowadzić do tego, że płacimy mniej niż wynagrodzenie podstawowe w przeliczeniu na określony wymiar czasu pracy. Tak? Czyli jeżeli obniżam do połowy czas pracy, do 50%, to nie mogę zapłacić mniej niż 2600 przez 2, czyli 1300. Tak jest. Zwrócę uwagę, że pojawiły się komentarze, że szkoda, że nie mówimy o tamtych formach, aczkolwiek ja zapraszam Państwa też na szkolenia PFR-u codziennie o 11.30. Panie prowadzą szkolenia, jest też dużo pytań i tamte tematy też będą prawdopodobnie jeszcze omawiane, tak, i będą odpowiedzi na pytania. My bardziej chcieliśmy się skoncentrować na tym, co nowe, co jest, jakby to jest jeszcze zupełnie, zupełnie świeże, żeby też nie mnożyć tych samych tematów, które są gdzie indziej dostępne. I zapraszam, przez stronę pracodawców też można się zarejestrować na te szkolenia PFR-u. I tutaj mamy pełną współpracę, żebyście Państwo mieli dostęp cały czas do tych najnowszych informacji. Mamy pytanie. Pan Tomek się pyta, czy spadek czasu pracy musi być obniżony o 20%, żeby mi Urząd Pracy dopłacił 40% do wynagrodzeń pracowników, czy może być na przykład spadek czasu pracy o 5%, czy w ogóle musimy obniżać czas pracy? To też dotyczy tamtych tematów, ale rozumiem, ale to odpowiedzmy, tutaj Kasia jest specjalistką w tym zakresie. Tutaj akurat nowelizacja wprowadziła zapis taki, że maksymalnie o 20%, więc nie musi być o 20%, tak? Kasia, nie mylę się, może być o mniej jak najbardziej. Tak, jest to maksymalnie 20%. To są środki wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i tutaj wnioskujemy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o to świadczenie, to jest bardzo istotne. I oczywiście możemy obniżyć o 5. Tutaj zastosowane zostało nowe słowo, które pozwala nam na regulowanie tej obniżki, czyli maksymalnie o 20%, a nie jest to jednoznaczne, że tak samo musi być obniżone wynagrodzenie. Można obniżyć wymiar czasu pracy, nie obniżając wynagrodzenia. Takie stanowisko jest opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czyli powtórzmy, nie trzeba w ogóle ograniczać czasu pracy, żeby skorzystać z tego dofinansowania. Trzeba ograniczyć wymiar czasu pracy, nie jest to jednoznaczne z obniżeniem wynagrodzenia pracownika. Rozumiem, ale to jak to zrobić? W porozumieniu, które należy podpisać, bo jest to rozwiązanie, które wymaga podpisania porozumienia, powinny być zawarte wszystkie elementy, które będą dotyczyły właśnie tego rozwiązania. No ale rozumiem, że możemy ograniczyć czas pracy o jedną minutę w miesiącu. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj odnosimy się do procentowego wymiaru obniżenia czasu pracy i tutaj mówimy na przykład o 20%, maksymalnie 20%, i co do zasady, w myśl przepisów ustawy proporcjonalnie powinno zostać obniżone wynagrodzenie pracownika, jednak nie jest to warunek konieczny. Rozumiem. Dziękuję. Pan Robert zadał nam pytanie nowe. Proszę o wyjaśnienie odnośnie dofinansowań do kosztów wynagrodzeń z PUP-u.
przypadku dalszego spadku obrotów po złożeniu wniosku, czy należy złożyć kolejny wniosek, czy korygować wskazany w pierwszym wniosku spadek obrotów? We wniosku do PUP-u PUP wymaga zaznaczenia, czy na 1 miesiąc, czy na 3 miesiące. Czy gdy zaznaczę, że 3 miesiące, będzie możliwość zmiany wskazanego spadku obrotów, czy będą kolejne nabory ogłaszane przez PUP? No, trochę wracamy do tematu, ale... Jeżeli ktoś składa wniosek na, tutaj ja się odniosę, bo tak, mamy dwa rodzaje dofinansowania, o których dzisiaj mówiliśmy. Pierwsze dla tego, kto nie zatrudnia, przedsiębiorcy, i dla tych z kolei, którzy nie zatrudnia pracowników, i dla tych, którzy zatrudniają i korzystają z dofinansowań, o których mówiła Julia. No i tutaj, jeżeli ja składam wniosek na 3 miesiące i wskazuję, ile mi spadły obroty, to ja już w tym wniosku wskazuję, więc jeżeli potem mi spadły więcej, no to ja już tego ponownie wniosku nie złożę, bo też akurat w przypadku tego wniosku mamy określony czas, 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego Urzędu Pracy. Popraw mnie, Julia, jeżeli się mylę, ale mamy określony czas i składamy wniosek. Ja tylko chciałam jeszcze tak, właśnie zapraszając Państwa na nasze szkolenia, bo akurat dzisiaj o dofinansowaniu do wynagrodzeń mikro, małych i średnich przedsiębiorców nie mówiliśmy, ale to są te same zasady, masz rację, Alinko, które dotyczą organizacji pozarządowych, czyli też te spadki będziemy tak samo liczyć. Dokładnie. Ale proszę Państwa, to są bardzo ciekawe pytania, bo faktycznie zderzają się z rzeczywistością, bo jak tu Pan Robert słusznie zauważył, w momencie, kiedy Państwo złożycie ten wniosek i wskażecie dwa kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe, czy to jeśli Państwo jesteście organizacją pozarządową, bo tu akurat są takie same wspólne mianowniki, czy jesteście mikro, małym, średnim przedsiębiorcom zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców, no to będziecie rozpatrywać ten spadek obrotów najpóźniej do tego dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, tak? Czyli dwa wskazujecie konkretne miesiące. Może się okazać za 3 miesiące, że dalej spadek będzie postępował, więc tu pytanie, no raczej nie sądzę, żeby można było to korygować, ale nie. Zwróćcie Państwo uwagę, że tam można wybrać, wcale nie musicie Państwo wybierać dofinansowania na okres maksymalnie 3 miesięcy, ono może być maksymalnie 3, ale możecie Państwo wybrać na przykład na okres miesiąca, bo na przykład po miesiącu, kiedy to dofinansowanie się skończy, możecie Państwo skorzystać z innej formy pomocy, także tutaj też trzeba było już indywidualnie rozpatrzyć, co jest dla Państwa korzystniejsze i jak Państwo, no pewne rzeczy wiem, że się nie da przewidzieć w obecnych czasach, no ale pewne założenia tutaj musimy zrobić. To znaczy na pewno jest tak, że we wniosku musimy oświadczyć, ile nam spadł obrót, więc musi ten obrót, spadek obrotu, który oświadczamy, nastąpić przed złożeniem wniosku i to jest wyraźnie powiedziane w ustawie. Więc jeżeli składam wniosek na 3 miesiące, no to oświadczam, ile mi spadł ten obrót i nawet jeżeli w trakcie dofinansowania spada mi bardziej, to ja, jeżeli nie będzie ponownego naboru, a nie wiemy, czy będzie, czy nie, no wniosku nie będę korygować, bo ja już ten wniosek złożyłam i on tak został już rozpatrzony i na jego podstawie określono poziom dofinansowania. Więc to pytanie bardziej dotyczy tego, czy będą kolejne nabory, bo jeżeli będą kolejne nabory, a mi spada coraz bardziej, to pewnie przy kolejnych naborach będę mogła z tego skorzystać. Natomiast w tym konkretnym naborze, jeżeli ja składam na określony czas i jeszcze mam 14 dni od ogłoszenia tego naboru, no to ja już tego w tym momencie raczej nie skoryguję, bo wniosek został złożony. To szczególnie ważny temat, dlatego że wielu naszych członków podkreśla, że faktycznie te obroty spadły w marcu, ale prawdziwy spadek obrotów obserwują w kwietniu, a jeszcze większego spodziewają się w maju. I wielu przedsiębiorców się o to bardzo martwi, że no tak jak mieliśmy, zaczął się nabór, skończył i tak naprawdę no już nie ma pewnego powrotu, więc to jest bardzo istotny temat, żeby te nabory były ponawiane. No, druga rzecz jest taka, że akurat Wojewódzki Urząd Pracy nie ma tego terminu, tak? I jeżeli ktoś chce obniżyć wymiar czasu pracy, czy skorzystać z dopłaty na przestoju, to tutaj akurat ten termin jest dłuższy znacznie. Tak, na przestoju nie ma kłopotu. Mhm. Tylko powiedziałem naszych członków, ponieważ mamy bardzo dużo różnych organizacji pracodawców lokalnych czy branżowych. Tam też jest bardzo dużo mniejszych przedsiębiorstw.
i ten problem jest sygnalizowany. Mamy jeszcze następne pytanie, czy od pana Tomka. Czy pracownik na wypowiedzeniu może mieć obniżone wynagrodzenie łamane przez czas pracy? Rozumiem, że to się odnosi. Znaczy prawdopodobnie jest pracownik na wypowiedzeniu. No właśnie pytanie, do czego to się odnosi? Myślę, że chodzi o obniżony wymiar czasu pracy, tak, a wprowadzenie przestoju ekonomicznego, czyli tak, ale to prawdopodobnie przedmiotem naszego. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że pracodawca może wskazać grupy zawodowe czy grupy pracowników, które będą objęte tymi rozwiązaniami. Może wskazać, i tutaj nie ma informacji w ustawie, że nie może to być osoba, która jest na wypowiedzeniu. Pracodawca wskazuje, jeśli dojdzie do porozumienia zawartego ze stroną społeczną pracodawcy, to będzie obowiązywało wszystkich, którzy zostaną objęci w tym porozumieniu i wskazani jako osoby do tego przewidziane. No jest tylko jeszcze jeden element braku dyskryminacji. Tak. Natomiast co do zasady, trzeba o tym pamiętać. Jeśli dojdzie do porozumienia zawartego ze stroną społeczną, to pracownik nie ma możliwości odmówienia przyjęcia tych warunków. Również to rozwiązanie nie determinuje wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Wystarczy zawarte porozumienie. Dziękuję. Jeszcze wrócę do tego jednego pytania, które zadał pan Jan, które nam wyjaśnił, jakie pełnomocnictwo, przypomnę, było to pytanie o załącznik we wniosku o dofinansowanie. Pełnomocnictwo do reprezentacji firmy wedle KRS, jestem reprezentantem, więc analogicznie pełnomocnictwo nie jest potrzebne. Znaczy ja rozumiem, że jest wskazany w KRS-ie jako reprezentujący firmę. I jeżeli potrzeba we wniosku złożyć pełnomocnictwo, no to tak naprawdę jest to bezprzedmiotowe, no ale rozumiem, że taki jest wniosek, to jest bardziej jakiś podtechniczny zapewne. No tak, ten kto jest skazany w KRS-ie nie potrzebuje pełnomocnictwa. Dokładnie. I tu jest coś, o co też chyba Państwo pytali. Mianowicie o to, żeby pokazać, z której formy może skorzystać na przykład mikroprzedsiębiorca, osoba samozatrudniona, jakie warunki musi spełniać. My to podzieliliśmy w ramach tarczy 2.0, tak, nie mówimy o tej finansowej, na rodzaj pomocy dla mikroprzedsiębiorcy. Pokazaliśmy, z jakiego rodzaju pomocy może korzystać mikroprzedsiębiorca, czy ten rodzaj pomocy jest warunkowany spadkiem obrotów, czy też nie. Jakie są pozostałe warunki oprócz tego spadku obrotów? Na jaki czas wsparcie może być udzielone i gdzie składamy wniosek? I tutaj Państwo widzicie, że mikroprzedsiębiorca tutaj zgodnie może zawnioskować. O tym nie mówiliśmy, bardzo dużo zmian mamy, jeśli chodzi o ZUS-y, ale o zwolnienie z ZUS-u jest wyraźnie napisane, w jakich sytuacjach, czyli jeżeli zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na określone dni, które tu w tabeli widać, na 3 miesiące może o to wnioskować. Z pożyczki do 5 tysięcy również może mikroprzedsiębiorca korzystać, ma te dodatkowe warunki, o których już była mowa, składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Może skorzystać jeszcze z dofinansowania do wynagrodzeń, ale tu nie mówimy o żadnych obniżonych czasach, tylko o dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj mamy akurat warunek spadku obrotów i dwa pozostałe warunki. Można skorzystać z dopłaty do pracownika na przestoju albo z dopłaty do pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy. I tutaj mamy dwie formy liczenia spadku obrotów i mamy jeszcze dodatkowe warunki, które trzeba spełniać, żeby z tego skorzystać, do 3 miesięcy, i to akurat Wojewódzki Urząd Pracy. Z kolei gdybyśmy mieli popatrzeć na osobę samozatrudnioną, to taka osoba samozatrudniona może skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u, świadczenia postojowego, dofinansowania do kosztów działalności i z pożyczki do 5 tysięcy. Widać, że zwolnienie z ZUS-u, pożyczka do 5 tysięcy nie wiąże się ze spadkiem obrotów. Ze spadkiem obrotu nie wiąże się też świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł dla tych, którzy się rozliczają kartą podatkową i korzystają ze zwolnienia z VAT-u. Mamy to świadczenie postojowe 2080 i mamy dofinansowanie do kosztów działalności. W obu przypadkach spadek obrotu jest wymagany.
Widzą Państwo, że ZUS będzie zawsze rozmawiał o zwolnieniach ze składek i o świadczeniach postojowych, Wojewódzki Urząd Pracy o obniżeniu czasu pracy i o dofinansowaniu na przestoju. Natomiast pozostałe formy pomocy to są formy, które oferuje Powiatowy Urząd Pracy. I tu jeszcze podsumowanie, bo tak, wszyscy mówią, mamy dla samozatrudnionych, mamy dla mikroprzedsiębiorców, a z czego mogą skorzystać ci troszkę więksi. No więc wszyscy mogą skorzystać z dopłat do pracowników na przestoju i z dopłat do pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy. Wymagany spadek obrotów i dodatkowe warunki, które tutaj w tabeli Państwo zobaczą. Ze zwolnienia z ZUS-u, tak, czyli po nowelizacji, mogą korzystać również ci płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 40, do ubezpieczeń społecznych, bo to jest ważne, od 10 do 49 ubezpieczonych na określone dni, którzy, ale w tym momencie mówimy o dofinansowaniu do 50% składek, tak, w przypadku zgłoszenia od 10 do 49 osób. No i dofinansowanie do wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy to jest rozwiązanie dla wszystkich firm, które zatrudniają do 249 pracowników, związane ze spadkiem obrotów, no i z tymi dwoma przesłankami, o których nie wiem, chyba dzisiaj nie mówiliśmy tutaj u Państwa, ale nie można być przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie wolno zalegać się ze zapłatą podatków i ZUS-ów do końca trzeciego kwartału 2019. Mam jeszcze takie pytanie do... Bo spotkałem się z taką sytuacją, że w momencie, kiedy ktoś wystąpił do ZUS-u o niepłacenie ZUS-u przez 3 miesiące, a jednocześnie miał nadpłatę składek. ZUS odmówił za pierwszy miesiąc, mówiąc, że tak naprawdę zaliczył nadpłatę składek na poczet opłaty ZUS-u za ten miesiąc. I pytanie, czy coś mogą się Państwo, Pani odnieść do tego, czy to raczej pytanie do ZUS-u? Raczej na jutrzejsze spotkanie z ZUS-em, natomiast to, co się na pewno zmieniło tutaj, nie liczę też, jeśli chodzi o to ZUS-owskie, to finansowe, znaczy zwolnienia ze składek ZUS, to, że jeżeli z kolei ktoś zapłacił, i tu mi się troszkę nie zgrywa to, co Pan mówi, bo jest przepis w ustawie, w nowelizacji, który mówi, że jeżeli ktoś zapłacił tą składkę za marzec, a potem zawnioskował jednocześnie o zwolnienie, to przed nowelizacją powiedzielibyśmy, trudno, zapłaciłeś, to możesz liczyć tylko na zwolnienie z tej kwietniowej i majowej. Natomiast nowelizacja wprowadziła to, że jeżeli ktoś zapłacił, a wystąpił o zwolnienie, to może się domagać zwrotu tej kwoty, tak, którą zapłacił. Więc jeżeli nowelizacja wprowadziła coś takiego, to takie trudne do zrozumienia jest, takie trochę nieracjonalne, tak, to, że zaliczają... Ale nowelizację mamy od soboty, tak naprawdę od poniedziałku. To od soboty, no, od poniedziałku. Tak, więc myślę, że tutaj to jest pytanie bardziej do ZUS-u, bo dla mnie to jest trochę nielogiczne, że z jednej strony ja mogę wystąpić o zwrot za marzec, tak, a ktoś komuś się zalicza nadpłatę, kiedy wnioskował o zwolnienie. No ale jak widać, tarcza 2.0 poprawiła ten problem, więc raczej tych problemów w przyszłości nie będzie. Mamy nadzieję. Mamy jeszcze jedno pytanie od pana Tomasza. To jest jeszcze jedno pytanie o pożyczkę 5000 zł. Do wniosku składanego elektronicznie do PUP podłącza się oświadczenie unijne i umowę pożyczki. Czy dokumenty te muszą być wydrukowane, podpisane i zeskanowane i podłączone do wniosku, czy podpisują się one łącznie z wnioskiem automatycznie? Bardzo szczegółowe, techniczne pytanie. Nie wiem, czy jesteśmy. Ja przyznam szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jeśli automatycznie
Nie wiem, o jakiej tu jest umowa, o jakiej innej umowie pożyczki. Natomiast jeśli mówimy o podpisaniu pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, to można ją podpisać elektronicznie. Więc tutaj nie do końca chyba zrozumiałam pytanie. Myślę, że to powinno wystarczyć, chyba że pan Tomek jeszcze będzie chciał coś doprecyzować. Widzę, że jeszcze jedno pytanie się pisze, ale mamy jeszcze parę slajdów, to może przejdźmy do nich później. O, słychać. Proszę Państwa, bo chcieliśmy tylko tak przedstawić, że dzisiaj opowiedzieliśmy Państwu tak naprawdę o części dofinansowań dla firm i uelastycznieniu zatrudnienia. Tak jak już Państwo słyszeliście, zapraszamy na nasze szkolenia, które praktycznie się odbywają codziennie z tarczy antykryzysowej 2.0, także logowanie odbywa się, bardzo proste, sprawne, odbywa się przez stronę pfrportal.pl. Także zachęcamy. Państwo widzicie teraz też na slajdzie, ogólnie my podzieliliśmy tą tarczę antykryzysową na takie cztery obszary, więc dotyczące i podatków, i pewnych zwolnień, i kwestii, które wspierają przedsiębiorców. I tak przykładowo, na przykład kwestie, które dotyczą podatków i opłat, to chociażby właśnie brak opłaty prolongacyjnej w ZUS-ie, czy dłuższy termin na podatku, bez podatku od sprzedaży detalicznej. Coś, co jest nam na pewno bardzo bliskie, bo na co dzień szkolimy z pracowniczych planów kapitałowych i też serdecznie zapraszamy na naszą stronę mojeppk.pl, gdzie Państwo możecie się również zapisywać na szkolenia, które dotyczą pracowniczych planów kapitałowych, nie tylko dla pracodawców, ale też możecie Państwo przekazać tą informację swoim pracownikom. I tutaj jeśli chodzi o więcej czasu na utworzenie PPK, dotyczy to terminów maksymalnych na podpisanie umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie dla drugiej tury podmiotów zatrudniających, która jest objęta ustawą od 1 stycznia, ale terminy na podpisanie umowy o zarządzanie i o prowadzenie zostały przesunięte na trzecią turę wdrażającą pracowniczych planów kapitałowych, czyli mamy termin maksymalny na podpisanie umowy o zarządzanie przesunięty na 27 października, na podpisanie umowy o prowadzenie na 10 listopada. Także zachęcamy, jeśli byście Państwo potrzebowali szczegółów dotyczących tego obszaru, na mojeppk.pl i też oczywiście zapraszamy na szkolenia z tego zakresu. Inne rozwiązania jeszcze dotyczące na przykład poręczeń, gwarancji, tylko zaznaczam, że tak jak tutaj już Alina na wstępie powiedziała, skupiamy się teraz na przygotowaniu do tarczy finansowej, także w pierwszej kolejności ten zakres potrzeb dla Państwa chcemy przygotować, bo wiemy, że tutaj w tym obszarze jest bardzo duże zapotrzebowanie. Państwo codziennie pytacie nas na szkoleniach, kiedy będą już te szkolenia z tarczy finansowej. Jeszcze rekomendujemy, żeby wchodzić na PFR portal, żeby ściągnąć taki przewodnik antykryzysowy, czyli o tym, co mówimy i też więcej informacji, które dzisiaj dla Państwa nie miałyśmy możliwości przedstawić, bo i czasowe też rozumiemy ramy są. I ten podręcznik również możecie Państwo ściągnąć na stronie pfr.pl oraz na mojeppk.pl też ten podręcznik występuje. Jeszcze informacja, jak wygląda nasza strona, także tutaj możecie Państwo szereg dokumentów i dla pracodawcy, i dla pracownika ściągnąć, skorzystać z podcastów, z różnych filmików, które będą na pewno przydatne, jeśli byście Państwo chcieli poszerzyć swoje wiadomości dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Ja oddam jeszcze głos Alinie, która powie parę rzeczy o takich najistotniejszych na temat tarczy finansowej. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o tarczę, my mamy pełną świadomość tego, że pracodawcy na to czekają. Czekamy na notyfikację z Komisji Europejskiej i z tego co wiemy, powinno to być uruchomione jeszcze pod koniec kwietnia albo na początku maja. 100 miliardów złotych ma być przeznaczone na dofinansowanie, na subwencje dla mikro, małych, średnich firm i największych firm. 25 ma trafić do mikrofirm, 50 miliardów do małych, średnich firm i 25 miliardów do firm największych. I teraz
Jak to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało tak, że w przypadku mikrofirm, małych, średnich firm i tych największych wymagane są dwie rzeczy najważniejsze. Po pierwsze spadek obrotów o co najmniej 25% i tutaj będzie to liczone troszkę inaczej, ponieważ ten spadek ma nastąpić po 1 lutym i sprawdza się miesiąc z tego roku do miesiąca poprzedzającego albo do miesiąca analogicznego w zeszłym roku. I drugi warunek to jest płacenie podatków w Polsce. I teraz różna będzie kwota subwencji w zależności od tego, czy należymy do tego sektora mikrofirm, małych, średnich czy największych. Jeśli chodzi o te największe, to będzie to indywidualnie obsługiwane przez Polski Fundusz Rozwoju, ale mikro, małe i średnie będą mogły wnioskować o subwencje za pośrednictwem banków komercyjnych. Będzie to bardzo prosty formularz wniosek i kwota tej subwencji w przypadku mikrofirm będzie zależała od tego, o ile spadł obrót i ile osób zatrudniamy, bo w przypadku spadku obrotów pomiędzy 25 a 50% można liczyć na subwencję w wysokości 12 tysięcy złotych na jednego pracownika. Jeżeli ten obrót spadł pomiędzy 50 do 75%, to będzie 24 tysiące na jednego pracownika. Przy spadku powyżej 75% 36 tysięcy złotych na jednego pracownika. Maksymalna kwota dla mikrofirm to jest 324 tysiące złotych. I po 12 miesiącach można będzie umorzyć do 75% tej subwencji, ale warunkiem jest w przypadku 25% umorzenia kontynuacja działalności, a 50% utrzymanie zatrudnienia. I te szczegóły będziemy podawać już w szkoleniu, które będziemy przygotowywać. Natomiast małe i średnie firmy będą dostawały subwencję, która będzie zależna oczywiście od spadku obrotów i od tego, jakie miały przychody w 2019 roku. Bo przy spadku obrotów między 25 a 50% można dostać 4% wartości przychodów z 2019 roku. Przy spadku od 50 do 75% 6% i 8%, jeżeli spadły nam obroty powyżej 75%. I tutaj maksymalna subwencja dla małych i średnich firm to jest 3,5 miliona złotych. I tak samo po 12 miesiącach maksymalne umorzenie to jest 75% tej subwencji. Tutaj są trzy warunki: kontynuacja działalności, utrzymanie średniego zatrudnienia i 25% będzie zależało od poniesionej straty na sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach. Natomiast szczegóły będziemy przedstawiać już po przygotowaniu tych całych materiałów dla Państwa, bo wiemy, że to są realne pieniądze, na które przedsiębiorcy czekają. Bardzo dziękuję. Przypomnę tylko, że na stronach Pracodawców RP jest nasz piątkowy webinar, gdzie no jeszcze wtedy nie do końca przyjęta ustawa, ale jest dokładnie omówiona. Oczywiście te szczegóły z pierwszej ręki i myślę, że w najbliższym czasie również na stronach PFR-u. Mam nadzieję, że Panie przyjmą również zaproszenie do nas na następny webinar, tak żebyśmy mogli dalej pogłębiać tą wiedzę. Jeszcze jeżeli można, jest jeszcze prośba o wyświetlenie przedostatniego slajdu jeszcze raz, a jest od pana Irka jeszcze pytanie. Wniosek o świadczenie. No właśnie, chciałam tak się do tego odnieść. Tu pan Ireneusz pyta nas o wniosek o świadczenie postojowe dla osób na umowę zlecenie. Proszę państwa, i tutaj to, co mówiłam już w swojej części, faktycznie ZUS wskazał, że w tej kwestii co do stawki godzinowej jest najwięcej pytań, także nie wpisujecie państwo kwoty za stawkę godzinową, tylko kwoty po prostu z umowy zlecenie, czy też innej umowy o świadczenie usług, bo tu pan Ireneusz informuje nas, że nie ma możliwości wpisania tam stawki godzinowej, bo stawki godzinowej, proszę państwa, tam nie wpisujemy. To jest często pojawiający się błąd, tak? Czyli patrzymy nie na stawki godzinowe. Ja myślę, że wyczerpaliśmy pytania, również czas z nadmiarem. Bardzo serdecznie dziękuję pani Alinie, pani Juliannie i pani Katarzynie za to, że były do naszej dyspozycji dzisiaj. Bardzo dziękuję, bo na pewno poszerzyliśmy naszą wiedzę. Tych pytań rodzi się całe mnóstwo, ale panie są najbliżej źródła odpowiedzi, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za umożliwienie
tego, że Pani są z nami i mogłyście nam odpowiedzieć na pytania. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się poszerzyć też wiedzę o tarczę finansową, również tutaj razem z nami, z pracodawcami RP. Przypomnę, że jutro mamy też webinar z ZUS-em. W najbliższym czasie również webinar z przedstawicielami urzędów skarbowych i KAS-em. Mam nadzieję, że te kolejne informacje też będą dla wszystkich uczestników naszych webinarów cenne. Dziękuję serdecznie. Piotr Kamiński, wiceprezydent pracodawców RP. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne webinary. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.